Chciałem przedstawić Państwu Jana Jangę Tomaszewskiego. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Witam niezwykle uprzejmie wszystkich, którzy się tu znaleźli. A jak już się kto znalazł, to już niech się nie szuka. Kłaniam się w lewą stronę, kłaniam się w prawą stronę, kłaniam się w przód, bo w tył się nie zginam. Proszę Państwa, co to jest ten teatr gitarowo-rock'n'rollowo-abstrakcyjny? Nie wiem. Ale nie tylko ja tego nie wiem. Tego nie wie nikt. I nie jeden bystry człowiek będzie się trudził, biedził, wymyślał swojej żonie, rodzinie, kochance, a może nawet użyje rękoczynu, bo zupa była zasłona. A i tak nie jestem pewien, czy dojdzie on do owego sedna. Otóż tak. Na pytanie, gdzie znajduje się mój teatr, odpowiadam, że mój teatr znajduje się głęboko. A patrząc na Państwa twarze, to sądzę, że jeszcze głębiej. Na drugie pytanie, co jest naczelną ideą mojego teatru, odpowiadam, że naczelną ideą mojego teatru jest kasa. W kasie. Kultura w kulturze, sztuka w sztuce, polityka w Sejmie, gitara w ręku, a człowiek w dupie. W drodze chciałem powiedzieć, przepraszam. Tak, proszę Państwa, kto silniejszy, ten lepszy. Kto więcej ryczy, mniej mleka daje i tak dalej. Krowa, krowie nierówna, nie polezie orzeł do rymu, bo nie ma dymu bez ognia. Tak, ja myślę, że nic nowego nie wymyślę. Dlatego zagram, zaśpiewam oraz zatańczę. A może nawet trochę się rozbiorę, aby uprzyjemnić Państwu te krótkie chwile spędzone w ciemnym pomieszczeniu pracowniczym hotelu Mazurkas. Po prostu pełen pakiet. A jeżeli chodzi o śpiewanie, to na śpiewanie ja Państwa zapraszam do Opery Narodowej, do operetki, bo ja owszem, używam technik porównywalnych, ale de facto śpiewaniem to nie jest. A zatem, proszę Państwa, z czystym sumieniem będę zaczynał. Z góry przepraszam za trochę inne brzmienia niż do tej pory Państwo na tej sali słyszeli. Ta sala jest nam obca, więc może być trochę za głośno, trochę za cicho, nie wiem. Ale jak będą jakieś wątpliwości, to proszę krzyczeć, to albo ściszymy, albo pogłośnimy. To jest taka muzyka, powiedziałbym, trochę ostra. Nie jest to, mimo mojego wyglądu, poezja śpiewana, bo ja nie uprawiam takiej twórczości. Kiedyś to robiłem, teraz nie. Także spróbujemy połączyć to, co niemożliwe, czyli teatr, konwencje z rock'n'rollem, który jest szczerością. A wraz ze mną wystąpi zespół artystyczny, weselno-pogrzebowy w składzie Adam Lewandowski, kachon. I Wiesław Sałata, gitara basowa. Jak Państwo widzą, nazywamy się Białe Kruki. Właśnie. I tak jak powiedziałem, najpierw się rozbiorę.
i po budkach, kefirek i wódka, papieros i kawa, całonocna zabawa. A potem łazienka, jej zmięta sukienka, skarpety i spodnie leżą obok wygodnie. Rad, nie rad, ciągniesz ten kierat. Rad, nie rad, ciągniesz ten kierat. O świcie ulica, mglista ciemna dzielnica, tu cię nic nie zachwyca, wszędzie szaro i brud. Ktoś tam grzebie w śmietniku, ktoś ma forsy bez liku, a ty myślisz o winie i wszystko masz gdzieś. Rad, nie rad, ciągniesz ten kierat. Rad, nie rad, ciągniesz ten kierat. Rzeczywistość nijaka, trzeba zalać robaka, przefiltrować zdarzenia, zabić w sobie marzenia, przeżyć miłość i nędzę, gdzieś zarobić pieniędzy, pójść na spacer do kina, może da się wytrzymać. Rad, nie rad, ciągnę ten kierat. Rad, nie rad, ciągnę ten kierat. Chodzę sobie po świecie jak po wielkim bankiecie, tu przysiądę, tam stanę, w domu jestem nad ranem. Znowu łóżko dziewczyna, kurwa, już nie wytrzymam, ale dam sobie radę, nigdzie stąd nie wyjadę. Rad, nie rad, ciągnę ten kierat. Rad, nie rad, ciągnę ten kierat. Proszę Państwa, co jest najbardziej istotne w życiu mężczyzny?